Sylwia, idealnie wpisałaś się w dress code Pink Party. Dawno się nie widziałyśmy, sporo się u Ciebie zmieniło. Zastanawiam się, bo znamy się już nie od dziś, jak ta Twoja droga do tego stanu błogosławionego wyglądała, no bo wiemy, że nie była łatwa. No nie była łatwa, dzieliłam się tym, zresztą z Wami również, z Jastrzębiem. Ale no finalnie się udało i to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, tak naprawdę, nie wiem, pół roku po tym, jak powiedziałam o tym głośno, to się wydarzyło to, co się wydarzyło, że jesteśmy tutaj razem dzisiaj, ja i mój syn. Także bardzo się cieszę, ale jakby chcę też, bardzo mocno trzymam kciuki za wszystkie osoby, które oglądają i się starają, bo wiem, jak tych par jest dzisiaj bardzo dużo, jak to jest ogromny problem. No i z czym się wszystkie te pary mierzą, czy też, nie wiem, kobiety, tak? Ale to jest, no to jest strasznie trudne, to jest strasznie trudne. Jak ty w ogóle czujesz się w ciąży? Właśnie, co ciekawe, starania były bardzo trudne, a ciąża mnie po prostu uskrzydla. Ja się czuję fantastycznie. Mam wrażenie, że i dodała mi pewności siebie. W ogóle nie mam żadnych, wiesz, dolegliwości ciążowych. Jakby naprawdę to jest stan, w którym mogę być jeszcze kiedyś na pewno raz, bo naprawdę się bardzo dobrze czuję. Jak przygotowujesz się do roli mamy? No już zaczynam szaleć. Dzisiaj na przykład wyskoczyłam do jednej drogerii po szybkie zakupy kosmetyczne i wyszłam też z 3 parami skarpeteczek dla syna, więc już zaczyna się chyba to szaleństwo. Kompletuję oczywiście tą wyprawkę, tak, bo to już też zaczyna się dziać. Powoli myślimy już o jakimś tam pokoju. Także małymi krokami w stronę właśnie tego naszego powitania naszego dziecka. A jeżeli chodzi o poród, bo wiemy, że ty i twój kochany jesteście, ukochany, jesteście ze sobą bardzo blisko, to planujecie na przykład taki rodzinny poród? Wiesz co, ja jestem zmuszona do cesarskiego cięcia ze względu na moją wadę wzroku. Nawet byłam w tym tygodniu u okulisty. Nie mam jakby już to potwierdzone na 100% na dokumencie. Nie wiem, czy on będzie mógł być podczas cesarskiego cięcia. Widzimy się w przyszłym bodajże tygodniu już z moją panią doktor, która będzie mnie jakby będzie przeprowadzała cały poród i się dowiemy, ale na pewno Bartek będzie bardzo blisko mnie, jeśli nie w sali, to na pewno obok i na pewno będzie mnie wspierał, bo tak mnie wspiera teraz cały czas.